Cześć! Dzisiaj mam dla Was filmik z tematyki makijażowej, ale taki bardziej techniczny w zasadzie. Chciałam Wam powiedzieć o swoich takich czterech ulubionych sposobach używania eyelinera w żelu. Powiem Wam, jak zrobić, wykonamy sobie ten makijaż oczu, który mam w tej chwili na sobie, właśnie przy użyciu tych eyelinerów. Więc jeśli jesteście zainteresowane, to serdecznie Was zapraszam na ten filmik. Będę mówiła i pokazywała Wam tutaj trzy eyelinery w żelu. Są to produkty Super Shock, czyli z tej serii Super Trwałej. Trzy piękne kolory, niebieski, brązowy i prawie czarny, bo to jest czernie z jasnymi drobinami srebrnymi, więc nie jest tak głęboko, ale jest pięknie połyskujące. Baza pod cienie, cień w kremie, kolorowy produkt na linię wodną oraz tusz do kresek. Moje cztery ulubione sposoby używania eyelinera w żelu. Serdecznie Was zapraszam na dalszą część, gdzie wszystko Wam pokażę i ja omówię krok po kroku. Oczywiście tego produktu możecie używać po prostu do robienia kresek, ale ponieważ jest to produkt o bardzo miękkiej konsystencji, to także nada się na przykład do tworzenia smokey eye, czyli jako baza pod cienie. Niekoniecznie do smokey, możecie go użyć właśnie tego jaśniejszego w małej ilości. Do tworzenia właśnie bazy pod cienie, gdzie i kolor będzie mocniej wydobyty i nasze cienie dużo dłużej będą się trzymały, ponieważ jest to produkt o większej trwałości, dlatego że jest eyelinerem. Możecie nałożyć go po prostu palcem, ale możecie nałożyć go też miękkim pędzelkiem. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Nałożę go sobie teraz na czystą powiekę, zaczynając od mojej linii rzęs i rozcetrę sobie go ku górze. Pamiętajcie, jeśli nakładacie produkt o takiej przedłużonej trwałości, to żeby bardzo dokładnie rozetrzeć jego granice, bo jeśli zostawicie go i nałożycie cienie, to w tym miejscu powstanie Wam po prostu odcięta plama i to będzie bardzo nieładnie wyglądało. Tym bardziej, jeśli macie na przykład wrażliwe zewnętrzne kąciki, które często lubią sobie połzawić, to możecie użyć właśnie tutaj na linię dolną oka, tutaj na dolną powiekę, rozetrzeć sobie troszeczkę eyelinera w tym miejscu, po to, żeby utrwalić ten makijaż, żeby on był trwalszy, żeby łzy go nie rozmazywały. To jest naprawdę świetny sposób na przykład na większe wyjścia. Ok, czyli po pierwsze możemy go użyć jako bazę pod cienie, który nakłożymy później, ale może to też już tak zostać i on będzie się naprawdę trzymał. Czyli możemy też go użyć po prostu jako cień w kremie i to jest naprawdę bardzo fajna opcja, myślę. Dlatego, że ten makijaż nie będzie nam się zbijał tutaj w załamaniu powieki, jeśli wiecie, co mam na myśli. Jeśli Wasza skóra troszeczkę tam opada, to lubią się zbierać w tym miejscu cienie, a taki produkt zapewni nam właśnie to, że ten makijaż nie będzie się zbijał w tym miejscu. A i bardzo ładnie kryje i dobrze wygląda. Ja sobie teraz delikatnie nałożę cienie z paletki Mocha Latte. To jest taka bazowa paletka. Zacznę od cienia numer 2 i nałożę go już w załamanie powieki, tak żeby utrwalić cień, ale także stworzyć ładne przejście w tym miejscu. Bardzo, bardzo dobra paletka. Jeśli szukacie paletki z bazowymi kolorami, to Wam serdecznie polecam. Uwaga, przy opadającej powiece nakładamy cień w tym miejscu, gdzie kończy się nam kościółko brwiowego, bo w tym miejscu powinno być nasze załamanie powieki i wyciągamy delikatnie powyżej. Tylko tam nie sięgajcie brwi. Ten sam cień nakładam delikatnie na dolną powiekę. Teraz biorę sobie czysty pędzelek i odrobinę pudru, którego używałam dzisiaj do całej twarzy, czyli pudru super trwałego i rozcieram sobie tutaj wszystko, co jest pod łukiem brwiowym. Na środek powieki nawet nic nie będę nakładała, dlatego że ten cień mi się naprawdę rewelacyjnie trzyma. Przedymię sobie tylko delikatnie tutaj zewnętrzny kącik. Bardzo, bardzo delikatnie. I zrobię to cieniem numer 4 z tej samej paletki, czyli z paletki Mocha Latte.
Jeśli macie niebieską albo zieloną tęczówkę, to ten kolor, który użyłam na całą powiekę, kolor tego eyelinera, czyli odcień Flesh Brown, będzie wyglądał po prostu nieziemsko i świetnie podbije kolor waszych oczu. Po drugie, poza robieniem kresek, tego eyelinera możecie użyć po prostu na linię wodną oka. I będę używać też tego pędzelka, który jest pokazany w katalogu. Jest to pędzelek właśnie do eyelinera. Jest bardzo, bardzo precyzyjny, także jeśli zastanawialiście się na jakimś pędzelkiem dobrym do eyelinerów żelowych, to myślę, że ten jest naprawdę bardzo spoko. Także nabieram sobie odrobinę tego niebieskiego, pięknego eyelinera w kolorze Shimmering Sapphire i nakładam sobie go na linię wodną oka dolną, czyli właśnie tutaj. Teraz wpycham go też delikatnie między rzęsy dolne. I rozcieram sobie granicę tej powstałej linii cieniem numer 2. I oczywiście możecie go używać po prostu do robienia kresek, ale poza tym, że możecie nadać dzięki niemu bardzo ładną, równą kreskę, którą jeśli nawet gdzieś tam Wam na końcu nie wyjdzie, to łatwo ją sobie poprawicie, bo jest to miękki produkt, także łatwo sobie tutaj szybko wszystko poprawić. To też świetnie nadaje się do rozcierania, więc wyjdzie Wam taka rozdymiona kreska, która jest świetna na przykład. Jeśli powieka jest opadająca, mamy tutaj nadmiar tej skóry i dużo załamań. Ja bardzo lubię takie kreski, najczęściej właśnie takie robię. Także zrobię sobie pewnie dzisiaj też taką, bo na moim oku ona świetnie wygląda. I używam tutaj jeszcze eyelinera w kolorze Black and Metal. To jest czarny, prawie czarny eyeliner z dużą ilością takich pięknych, brokatowych drobin. Wygląda troszeczkę jak ten lakier z nowej kolekcji lakierów metalicznych, ten czarny. I teraz go bardzo delikatnie rozetrę sobie tutaj. To jest cień numer 4 z paletki Moka Latte, z tej samej, co używałam jej wcześniej. Już mam w zasadzie tutaj tylko jednej paletki. Teraz na koniec wytuszuję sobie jeszcze rzęsy maskarą Big & False Lash. I już tylko na sam koniec cień numer 1 z tej samej paletki na wewnętrzny kącik oka. Jakoś o tym zapomniałam wcześniej, więc teraz to zrobię po prostu. I gotowe, makijaż przy użyciu eyelinerów i jednej paletki. To już tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że tutorial okazał się dla Was przydatny, że czegoś ciekawego się w tym filmiku dowiedziałyście. A jeśli macie jeszcze jakieś sposoby na eyeliner, to dajcie mi koniecznie znać, do czego Wy go lubicie używać, jeśli właśnie nie do kresek. Jestem bardzo ciekawa i myślę, że inne widzki też będą zainteresowane, także napiszcie w komentarzach, bo pomagajmy sobie nawzajem. Czemu nie? Ja się z Wami już cieplutko żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i o tym, żeby zaglądać do niego często, bo filmiki dodajemy od poniedziałku do piątku, a często także w weekendy dodajemy filmiki specjalne. Także żegnam się z Wami jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Pa!